A kid from Pallet Town with a brand new world to see. I don't know what's ahead, but it won't get the best of me. There's so much to learn and battles to be won. I've advanced so far and still there's always more to come. Take a step and I'm on my way. Gonna start all over again. I wanna be a hero. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Sapphire. W tym odcinku zmierzymy się z najbardziej irytującymi liderami w całej grze. Nigdy nie lubiłem walczyć z tymi liderami i nadal nie lubię. Chciałem po prostu wyciąć walkę z nimi, ale jednak nie. Chcę, żebyście zobaczyli, jak można znienawidzić tych liderów. A więc idziemy do sali. Zdaje się w Mocip. No i... no. Tak, Mocip. Spoko. Idziemy. I da się jechać strzałkami tutaj. Pierwszy trener. Ale ja będę pomijał walki z trenerami, bo to nie jest bardzo ciekawe, muszę przyznać. No sami widzieliście. Ta trzeba zmienić. Och. I teraz się wracamy. Ta sala przypomina trochę ósmą salę z gry Fire Red Leaf Green. Tak pogrywasz? Tak pogrywa. Ale na szczęście widziałem sobie Absola. Tryzna gryzienie. No. Ale jego zostaje na samą walkę. Znaczy ją. Muddy Water. Szkoda, że teraz jest na Earthquake'a, chociaż z Xatru to i tak by nie dał większego, powiem... Teraz trzeba iść. Tędy? Nie. Tędy? Uii, yeah. Zmieniamy dźwignię. No, na szczęście z nim nie musimy walczyć, to mi się bardzo podoba. I teraz jeszcze raz idziemy. Na serio, ja uwielbiam te strzałeczki. Go! Idziemy, dobrze jest i jest źle. No. O, Girafarik. No, ale mam jakieś potiony, prawda? Dobrze, teraz użyjemy Muddy Water. Tak. Przewidzenie przyszłości. Też to znam. No, no i udało się. Future Sight to naprawdę potężny atak. Tak, tak to powinno być, zdaje się. Teraz, yeah! Yeah! Wee! No i tyle. Nie, nie, wyjdziemy. Yeah! Podoba mi się to, jest naprawdę. No, Tate i Liza. Najgorsi, najbezczelniejsi, najgłupsi, najbardziej irytujący i jeszcze raz najgłupsi liderzy w całym Pokémon Sapphire. To jest moja opinia na temat ich. Nie wiem jak wam, ale ja ich nienawidzę. O, Lunatone i Sorlon. Może być ciężko. Dobra, więc tak, powiedz. Bye, po prostu na razie na Lunatone'a. I Muddy Water użyj.
Ale dobrze sobie drużynę wybrałem. Ta Swampet bądź drugi. Nie. Idiota. Ja. Absol też ucierpi, ale w słusznej sprawie. Lunatone prawie pokonany. Lunatone prawie pokonany. Tak! Wiem. Tak, jest dobrze. No teraz się bawcie, no bo to jest po prostu sztuka wygrać z tymi liderami. Powiedz mi, że na Lunatone i jeszcze mówię, że będzie dobrze. Nie ma się wszystkiego od razu. Tak, Absol sobie chrapie. Solo kurzyła Flame Towera. Wytrzymaj Absol, ja cię proszę. Chyba mam Vanekin, więc go zaraz obudzę. No to on prawie pokonany, bo no, że ale jest szansa i to mi się podoba. Tylko proszę, nie chcę mieć Vanekin. Nie mam. Ale muszę mieć coś, co go obudzi. Na pewno mam jakąś jagódkę, właśnie, jagódki. Paraliż. Budzi te Pokémon, tak? Tak. Yeah! I Moody Water. Nie masz PP. Surf. No, jak mi się tego nie spodziewał, Hyper Potion, ale jest dobrze, ludzie. Jest dobrze. Nie jest dobrze. A. Tak. Teraz już trochę mniej bolesny atak. Nie! Dobra, jest dobrze. Mówiąc szczerze, nigdy nie szło mi tak dobrze. Słyszysz Robin? Proszę Swampert. Nie dedni. Jesteś moją jedyną nadzieją! Pomyślmy. Teraz mam trudny wybór. Znasz bajt? Może się przydać. To zmniejszy ja ma atak, jest dobrze. Ja bym się tego nie spodziewał, na serio. Je! I po Lunatone! I po Lunatone! Yeah! No serio, wiem, zachowuję się jak idiota, ale ja się naprawdę cieszę. Nigdy mi nie szło tak łatwo z tymi liderkami. Nie, z tymi liderami. Bo to jest liderka i lider. Yeah! Udało się! Po raz pierwszy, naprawdę, tutaj nie kłamie, po raz pierwszy w moim życiu pokonałem ich za pierwszym razem. Dzięki ci, Panie Boże. No i się udało. I zdałeś mi kupę kasy. Nie wiem, co jest nic. A jak już odznakę? No... I TM04 otrzymaliśmy. Ja się cieszę. Naprawdę, po raz pierwszy pokonałem ich za pierwszym razem. No. Wyleczymy Pokémony. No muszę, że nie chcę zakończyć tego odcinka, bo on jest krótki, tylko 8 minut, więc teraz sobie wypłyniemy do Sutopolis. Tak. Ups, przepraszam, się słyszycie. Nie chcę drapnąć mu mikrofon. Chwila. Gdzieś tutaj powinno być coś takiego do narukowania. Pokenaf. Fine map. Okej, okay, jestem już blisko. Czyli gdzieś tutaj powinno być do nurkowania. Przestrzeń. O, cynk.
No i chyba ta przestrzeń jest tutaj. A nic nie zdaj was. Zaraz się kogoś nauczy. Swamperta, bo tylko on może. Za matchut. I powiedzcie, że dobrze trafiłem. Tak, jesteśmy pod wodą. I my w ogóle idziemy w dobrym kierunku? Nie. A może potem to się zmieni, właśnie, może potem to się zmieni. I nie jestem pewien, czy idę w dobrym kierunku. A, idę w dobrym kierunku. Tak, idę, pokonaw. Może to chyba, muszę się chyba tutaj wydłużyć, Pokémon. Tak, się wydłużyć. Powiedz mi, czy dobrze trafiłem do Sutopolis. Okej. Okay. Tu jest Imaqua, czyli i tak dobrze trafiłem. I tak, a nie mam Strange'a, prawda? Mam. Ja nie nauczyłem go nikogo. Tak, nie nauczyłem go nikogo. Więc wręcz. Hariyama. Za Balidam. No pięknie. Trzeba wyjść i wejść. Na serio, ja pierwszy raz jestem w tej grze, w tym miejscu. Chwila, ale pomyślmy, jakby to mogło być, tak? Nie, źle. Chyba, że... Serio, jak to można zrobić? Jeszcze raz. Tak, ten ty się zmęczysz, tak. No i tak, gotowa. Czas tędy.